piątek w godzinach popołudniowych wpłynęła informacja o groźnym wybuchu na ulicy Kliczkowskiej 39. Jak informuje nas oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy, Jacek Kurczyński, dyżurny wysłał 3 wozy Straży Pożarnej oraz 2 Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z oceną dużego zagrożenia zostało zadysponowane tyle jednostek. Na miejscu okazało się, że prawdopodobnie mógł mieć miejsce wybuch materiałów pirotechnicznych, jakichś petard. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyniesieniu z hali kilku opakowań po spalonych prawdopodobnie petardach. Straty wyceniono na około 300 zł.